Alfa czysto. Wynurzam się. Do wszystkich, widzimy cel, faza pierwsza ukończona. Charlie, jesteśmy gotowi. Tak jest, przechodzimy do fazy drugiej. Łódź patrolowa na drugiej, nurkuj. Trzymać się blisko. Tak jest, brak ruchu. Haki zaczepione, dawać na górę. Do wszystkich jednostek Alfa jest na miejscu. Jak wygląda sytuacja? Brawo nad strefą zrzutu. Charlie w gotowości. Włączyć naftowizory i znaczniki podczerwieni. Zachować ciszę. Brawo w drodze. Zrozumiano, możemy ruszać. Naładź go. Brawo w drodze. Do wszystkich, prawo na miejscu. Ruszamy. Alfa do Charlie, gotowi? Potwierdzam. Do wszystkich, mamy zielone światło na fazę drugą. Zrozumiano. Tak jest. Wchodzimy do środka. Czysto. Chodzę po schodach po południowej stronie. Uwaga, wrogi śmigłowiec szturmowy startuje. Tak jest, przyjęliśmy. Wyłączyć noktowizory. Ruch na dziedzińcu. Wygląda na transfer więźnia. To nie nasz gość, za mną. Czekamy na rozpoczęcie ostrzału przez czarni, potem ruszamy do włazu na dziedzińcu, by wejść do środka. Czekać. Do wszystkich, Alfa na pozycji. Tak jest, brawo na pozycji. Charlie w gotowości. Ładunki gotowe, przygotować się. 3, 2, 1, odpalajcie. Łapią przynętę. Rozwalicie. Wszystko! 2-1, dziurka przy włazie. Uwaga, wrogowie, szybko, włazić tam! Dobrze, szybko! Brawo, Alfa jest w tunelach. Jak sytuacja? Jesteśmy przed pomieszczeniem kontrolnym. Czekamy na was. Zrozumiano. Przy bramie. Ruszamy.
Do wszystkich, zaczynamy. Brawo, gaś światło. Tak jest, odcinam. 3, 2, 1, zaczynamy. Do wszystkich, brawo, ma klucze. Zrozumiano. Strzelajcie tylko do strażników. Wykorzystajcie więźniów jako osłonę, gdy wybuchną zamieszki. Czysto! Kolejni w blokach po lewej stronie, załatw! Chwila! Zostańcie wysoko! Rozwal ich jeden! Tak jest, otwieramy bloki od 1 do 4. Czysto! Tak, następny blok! Zachować czujność! Grafity wiedzą, gdzie jesteś! Brawo, otwórz bloki na drugim poziomie! Już po nim. Tak jest, otwieramy! Blok jest czysty, zmierzam na dół. Alfa idzie na podpoziom X4. Jeden tędy, trzymajmy się blisko. Alfa w ruchu. Uwolnijmy nasz cel. Forsujemy. Możemy forsować. Alfa przy celu, czekać. Flara. Pokaż się w świetle. Dlaczego tak długo, Iwanie? Do wszystkich, potwierdzam to 627. Tak jest. Otwieramy 627. Genialny plan. Plan zależy od jego wykonania. To dopiero początek. Do wszystkich. Mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt. Dowódco Makarow. 6 lat. 22 dni i 4 godziny. Dobrze widzieć was obu. Ciebie też. To, co pan osiągnął z tej celi... To wierzchołek Góry Lodowej. Do wszystkich. Tutaj wasz dowódca, Władimir Makarow, kryptonim Car 9-0. Przejmuje dowodzenie. Faza trzecia, bez odbioru. Za mną. Iwan, plan eksfiltracji jest aktualny? Tak, dowódco. Jedziemy windą i wyjdziemy frontowymi drzwiami. Charlie będzie czekać po drugiej stronie morza. Dobrze. Im prościej, tym lepiej. Dopóki wszystko gra. Противники в раздевалке! Боря!
jest to? Alfa 2-1 do Charlie, mamy dowódcę. Ruszamy do punktu eksfiltracji. Przygotować się. Przyjąłem. W gotowości. Alfa 1 jedzie windą. Dowódca zabezpieczony. Przygotować się do ewakuacji. Przyjęliście? Do wszystkich jednostek. Na górze jest gorąco. Kontakt z wrogiem. Tak jest. Czekaj. Strażnicy twardo atakują. Brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej, kto sprawuje władzę w Gułagu? Strażnicy? Czy więźniowie? Strażnicy. Tak, Andrzej. To strażnicy. Chyba że to zmienimy. Dobra robota, żołnierzu. Niech twoje czyny przemówią. Za mną. Do wszystkich jednostek! Na wieży jest gniazdo KM-u! Czar do Raptora! Potrzebny natychmiastowy ostrzał wieży na dziedzinie! Słyszycie mnie? Przyjąłem. Raptor nas ściąga. Raptor do sił naziemnych. Cel namierzony. Bliski ostrzał. Tak jest! Rozpocznij ostrzał! Blitz 2 rozpoczyna ostrzał. Bezpośrednie trafienie. Cel zniszczony. Do tunelu, to nasze wyjście! Nie powrota! Uwaga! Drogi śmigłowiec w powietrzu! Trzeba było go załatwić, kiedy się dało. Wszystkie jednostki do tunelu! Natychmiast! Czysto! Lecimy! Charlie, idziemy do ciebie! To był problem, którym trzeba było się zająć, Iwa! Podążajmy klifami w kierunku wody! Nasze łodzie nas osłonią! Strzelcy na górze! Doruj! Biegiem do łodzi! Dowódco! Jazda, jazda, jazda! Było blisko! Mam u ciebie dług, dowódco! Nikt nie ma długu! Tylko lojalność! Niezachwianą lojalność! Makarow zniknął, John. On się przemieszcza. Stop! Zawracamy! Zawracamy już! Tu Kilo, cień 2, odbiór. Jesteśmy w porcie. Potwierdzę, gdy ładunek trafi do mnie, bez odbioru. Zrozumiano, Kilo. Możemy ruszać? Póki co. To może być przełom. Obyśmy nie musieli ich użyć. Inti po Hawalei.com. W kontakcie. Przyjąłem. Dina. Farah.
Jak twoja mama? Wciąż walczy, tak jak ty. Chodźmy. Zrobiłam, co kazałaś. Kontenery bezpieczne. Poza nami nie ma nikogo w porcie. A przystań? Zamknięta od wczoraj. Dobrze. Fera, to nie moja sprawa, ale... No powiedz. Ten ładunek musi być groźny. Zgadza się. W Urzykistanie po tylu latach nastał pokój. Żyje się bezpiecznie. Proszę cię, zrób wszystko, by tak zostało. Faro, wierzymy w ciebie. Nie zawiodę. Twoje kontenery są... Dina! Kurwa! Kurwa! Echo 3-1, kontakt z wrogiem. Pojazd kilo dostał. Powtarzam, jesteśmy odsłonięci. Strzelają do nas z kilku stron. Zrozumiano. Utrzymaj pozycję. Dzień 0-1 do kilo. Słyszysz mnie? Kilo do cienia 01. Wpadliśmy w zasadzkę. Echo 3-1 i inni chyba walczą z wrogiem. Cień 01 do kilo. Koni przyszli po rakiety. Bierz sprzęt i rozpraw się z nimi. Na statku mam nadajniki GPS. Jeśli umieścisz je na rakietach, nigdy nie stracimy ich z oczu. Wciąż muszę znaleźć kontenery. Dina wiedziałaby, gdzie ich szukać. Manifest powinien być w biurze kapitana portu. W wieży. Tak jest. Tak jest. Znalazłam manifest. Doskonale. Nadajniki GPS są na statku. Pora po nie iść. Mam nadajniki. Graves, wysyłam ci informacje z manifestu. Jasne. Porównuję z numerami naszych kontenerów. Dobra. Załóż te nadajniki na pociskach. Sprawdź dźwigi, mogą załadowywać kolejny kontener. Dobra, przeszukam sektor i znajdę go. Przeszukuję okolice, nie rób hałasu. Dowódczyni Kilo do 3-1, jak sytuacja? Otwieramy ich, ale sprowadzają w waszą stronę posiłki. Zajmę się nimi. Pełna moc, Alex. Potrzebujecie żywego. Ja ciebie też, Kilo. Bez odbioru. Chyba cię znaleźli! Atak skuteczny. Kilo do cienia, zabierają jeden z naszych kontenerów. Cholera, jeden pocisk przepadł. Umieść nadajniki na pozostałych, Kilo. W drodze do kontenera. Szukają cię. Nie hałasuj. Kilka drużyn przy drugim kontenerze z rakietą. Uwaga wszyscy, ostatni nadajnik aktywny. Koni zabierają oba pociski. Przyjąłem. Zrobiłaś, co było trzeba, Fara. Teraz pora na resztę. Echo, słyszysz mnie? Jasno i wyraźnie, Faro. Koni się wycofują. Dostali za swoje. Żyjemy, by walczyć dalej. To nie koniec. Echo do Kilo, jest czysto? Tak jest. Nacieraj. Rozumiem. Idę do ciebie. Przepraszam, Dino. Zapłacą mi za to. Przysięgam. Fara. Te rakiety miały zapobiec wojnie. Pokój poprzez pokaz siły.
Wojna zawsze jakoś wraca do tego kraju. Nigdy go nie opuściła. Rosja chce go zająć. Nie zdobędzie go. Co dalej? Musimy znaleźć te kontenery. Idę z tobą. Nie. Zajmij się zabitymi i powiadom nasze siły. Powiedz, że Rosjanie są w Urzykistanie. Kompania Cieni też miała tu ludzi. Chcą mieć w tym swój udział. Owszem. Jest jeszcze ktoś, z kim muszę się skontaktować. Mileno! Władimirze, witaj. Zbudowałaś nam armię. Ta inwestycja jest słuszna. Towarzysze! Jesteśmy zjednoczeni! Za starania podczas mej absencji i dzisiejszy sukces chcę was pochwalić. I ukarać. Iwan, nie potrafiłeś uwierzyć w mój plan. Przez co zmarnowałeś cenny czas. A czas jest wszystkim. Dowódco, z całym szacunkiem, ja... Każdy bierze odpowiedzialność za swoje błędy. Andrzej? Doceniam twoje oddanie. Od dziś jesteś moim zastępcą. Dziękuję, dowódco. Drodzy bracia, nie było mnie tu, ale zawsze byłem przy was. Od tego czasu nasi wrogowie urośli w siłę. SWU odzyskało kontrolę nad Urzykistanem. Nadszedł czas. Teraz my pokażemy im prawdziwą siłę. To bitwa o narrację. Kłamstwo okrąży świat, nim prawda. Założę buty. Jeśli kontrolujesz, w co wierzą ludzie, kontrolujesz świat. To jest nasza broń! Użyjemy jej jako narzędzia w wojnie, by przywrócić chwałę Rosji! Prawdziwej Rosji! Zachód uwielbia mieć wybór. Damy im tylko jeden. Reakcję na... naszych warunkach. Każda sekunda się liczy. Gdy Makarow uciekł, zmobilizował swoją armię na różnych frontach. Grupa koni zaatakowała port w Urzykistanie przed świtem. Fara była na miejscu. Nic nie jest? Nic, ale jej oddział poniósł straty. Koni też trochę oberwali. Tak, trzymaj Fara. Co zabrali z portu? Dostawy amerykańskich rakiet. Koni mają własne rakiety. Na cholerę one Makarowowi. Trzeba to ustalić. Namierzam ich. Gdy coś znajdę, odpowiednio zareagujemy. Mówiłaś o różnych frontach, Laswell. Daj nam jakiś cel. Siły koni zbierają się w tej chwili w elektrowni jądrowej w Urzykistanie. Elektrownia jest czynna? Została opuszczona, gdy SWU pokonało Barkowa. Co tam znajdziemy? Waszą czwórkę i to jak najszybciej. To jest. Kost i ja zbadamy elektrownię. Soap i gaz zabezpiecznie perymetr. Jeśli Makarow zechce użyć broni nuklearnej, strusimy jego atak w zarodku. Zrozumiano. Ruszajmy tam, brawo! Minuta! Gotowe! Skrzynia gotowa! To nasz sprzęt, jeśli będzie nam potrzebny. Będzie. Rampa! Otwieramy na wysokości 2000 metrów! Będzie blisko! Zawsze jest! Widzimy się w punkcie zbornym! Tak jest! Gotowość! Jazda! We'll be right back.
Sparta 1 do Bravo. Zjazd w powietrzu. Uwaga, koni mają na ziemi 3 śmigłowce, pozycje oznaczone pomarańczowym dymem. To tak, przewiozą materiały radioaktywne. Przyjęłam. Te śmigłowce to wasze główne cele. Zniszczcie je, a opanujemy to zagrożenie. Przyjąłem. Idę na stanowisko. Ghost, wykrywasz skoki promieniowania? Nie. Wszystkie skany śmigłowców są czyste. Możemy je śmiało wysadzić. Przyjąłem. Widzę śmigłowiec. Zrozumiano, 06. To twój cel. Brawo, w gotowości 06, możesz działać. Szóstka, JLTV zbliża się do sektora. Kapitanie, ten wybuch zwrócił uwagę koni. Nadciągają wrogowie. Kapitanie, wciąż nie wykrywam promieniowania. Przeskanowałem wszystko. Johnny, Garrick, macie coś? Nie, podobnie jak koni. Jeśli nie ma tu materiałów radioaktywnych, to czego szukają koni? Obserwujcie dalej, bądźcie czujni. Mogę ruszać, Warta? Tak jest, nie widzę żadnej aktywności. Wzywam ostrzał moździerzowy. Potwierdzam, ostrzał moździerzowy. Śmigłowiec wroga pikuje! Brawo, uwaga! Śmigłowce ze wsparciem koni w drodze. Drugi śmigłowiec zniszczony! Dobra robota, jeszcze tylko jeden. Użyłeś kij w mrowisku, kapitanie. Koni zbierają w swoją stronę. Robię za dymę! Wszystkie cele zniszczone. Świetnie, 06. Brawo 6, uwaga. Koni darli się do reaktora. Musicie tam dostać. John, opancerzony pojazd KRM zmierza w twoją stronę. Śmigłowiec szturmowy wciąż patroluje. Chyba ich wystarczy. Musimy znaleźć to, czego szukają. Widzę ich. Zdaje się, że idą w stronę kopuły reaktora. Więc tam musimy się udać. Brawo, strzelać bez rozkazu. Spotkamy się w reaktorze. Kanister z reaktora. 06, możesz potwierdzić zawartość? Nie, bo to na nieznane. Brawo! Skupić ogień na śmigłowcu! Zestrzelić go! Drodzy, atakuje! Kurwa mać! Do wszystkich, grupa koni zawiera broń chemiczną! Kurwa, koni mają w śmigłowcu gaz! Zgubimy ich! Warta, możesz ich śledzić? Zajmę się tym, Ghost. Chwila. Tu 06, reaktor odcięty, utknąłem w środku. 06, ja pokazuję koni wchodzących do reaktora. Trzymaj się osłony, zmierzamy do pana! Koni nie szukali tu materiałów nuklearnych. Dokładnie. Chemikalia tu też. Uwaga na górę, koni zajmują pozycję. Wytrzymaj, kapitanie, w sprawie jesteśmy! Coraz więcej gazu! Brawo, podaj status! Kapitanie, jesteś! Łap linę! Uciekaj z gazu, Bryce, łap linę! Jasne!
Dzień dobry, ser. Spokojnie, ser. Pokonał pan gaz, ale musi pan odpocząć. Wszystko gra. Mdłości, zawroty głowy? Zawsze. Nic mi nie jest. Baliśmy się, że pańska twarz się rozpuści jak tamtych drani. Moim zdaniem wyglądałaby lepiej. Koni strzeli z chemikaliami? Zgadza się. Makarow uciekł z więzienia 6 godzin temu, a już ma przewagę. Co było w tym gazie? Resztki z planów Barkowa. Salin? Mocno skoncentrowany, bardziej zabójczy. Jeden kanister skaził cały obszar. Zebrali go dość, żeby wytłuc cały kraj. Teraz jest. Dokładnie pod nosem Fary. Musimy ją znaleźć. Laswell, to była broń chemiczna. Makarow dysponuje wysoce skoncentrowanym sarinem. Zabezpieczyliście go? Niestety. Kapitan próbując prawie zginął. Gdzie on jest? Tutaj, Laswell. Gdzie są rakiety? Znalazłam rakiety Fary w opuszczonym kompleksie bunkrów. Z czasów zimnej wojny. Znamy te bunkry. Fara też. Dlaczego koni potrzebują silosu do przenośnych rakiet? No właśnie. Rozdzielimy się. Spotkam się z Farą przy obszarze operacji. Przeczeszemy cały kompleks, żeby odzyskać te rakiety. Dobrze. Ja wybieram się do Arkłów, żeby spotkać się z moim kontaktem. Do bazy wojskowej w Kastowi? Jak niby tam wejdziesz? Ostrożnie. Odezwę się, gdy już będę mogła. Do zobaczenia po drugiej stronie. Udanych łowów. Szóstka do Ghosta. Jestem w punkcie zbornym, jak sytuacja? Zmierzam do Charlie. Pan zajmie się Alfa, Kilo bierze Bravo. Przyjąłem. Bez odbioru! Kurwa, Fara. Musisz być czujny, staruszku. Ruscy wrócili do Urzykistanu. To najemnicy. Grupa koni. Wczoraj ukradli chemikalia na północy. A dziś rano moje rakiety. A to wszystko w ciągu doby od ucieczki Władimira Makarowa z więzienia. Szybki jest. No cóż, chcę nadrobić stracony czas. W drogę? Kto przysłał ci rakiety? Kompania Cieni. Kompania Cieni nie ma takiej siły ognia. To chłopcy na posyłki. Są z nami. Oni próbowali zabić moich ludzi. Dowódca Graves to zrobił? Sąż miał rozkazy, ale tak. Mów kto. Generał Shepard. Shepard przysłał ci te rakiety? Moja broń, moja sprawa. To niebezpieczni ludzie, Fara. Tak jak i my, kapitanie. Słuchaj. Nie chcę cię okłamywać, ale nie możesz wiedzieć wszystkiego. Dla was coś jest ściśle tajne, dla mnie to sekret. Mój kraj znowu jest atakowany. Brat nas ostrzega. To może sięgać poza granicę Urzykistanu. Więc pomóżmy sobie. Jak zawsze. Ufasz mi jeszcze? Całkowicie. Dobrze. Widzimy się po drugiej stronie. Do wszystkich. Bravo 6 na miejscu. Kilo? Kilo gotowa. Przyjąłem. Dron jest na pozycji. Ty i Fara sterujecie. Tak jest. Dużo Rosjan. Koni ściągnęli do Urzykistanu całą armię. Nie widzę rakiet. W takim razie są w bunkrach. Widzę wejście. Oznaczam je. Potrzebujesz karty, żeby wejść. Fara ma rację. Wcześniej dorwaliśmy w naszym sektorze kapitana z kartą. Miał czerwony beret. Zrozumiano. Czerwony beret. Widzę jednego przy stalowym budynku. Na północ od wejścia. Czerwony beret. To mój cel.
śledź go i zabierz mu kartę. Użyj jej do otwarcia drzwi. A ty? Znam inną drogę do środka. Przyjąłem. W kontakcie. Widzimy się w środku. Idę od strony gór. Pole może pomóc ci się ukryć. Jasne. Cicho i zabójczo. Szóstka, dron wciąż działa. Użyj go, jeśli będzie potrzebny. Jednego mniej. Szóstka do wszystkich jednostek. Koni próbują wrobić SWU w atak na bazę. Makarow podkłada flagi. Rakiety są amerykańskie. Chcę obwinić zarówno Farę, jak i Zachód. Chcę, żeby świat myślał, że to ja jestem wrogiem. Musimy się dowiedzieć, co obrał za cel, zanim będzie za późno. Perymetr. Przyjęłam. Znajdź kapitana i zdobądź kartę. Uwaga, Soapy Ghost są w środku. Pod ziemią jest słaba łączność. Przyjąłem. Znajdziemy rakietę i zdamy raport. Potwierdzam. Jeszcze jeden. Kolejny pan. I rozdjąłem kapitana koni. Potrzebujesz karty, żeby wejść. Mam kartę. Tak jest. Mam punkty infiltracji. Spotkamy się w środku. Kilo bez odbioru. Do wszystkich. Wchodzę do środka. Dowodzenie, mamy kilka silosów. Jeszcze nie znaleźliśmy rakiet. Znajdźmy je, zanim je odpalą. Na powierzchni się niczego nie zasiąg. Принято. Могу отправить дозорных все проверить. Здесь противник! Что? Батри, слышишь меня? Прием, Батри! Заблокирован коридор. Опускайте сектор. Не упустите его. Командир, я освобождаю. У нас противник в бункере. Запрашиваем подкрепление. Открой оружие! На дело! Нигде! Dzięki za pomoc, Kilo. Ani w komnacie ochrony. Brygaduję się. Już za tobą. Wrak idzie сюда. Uwaga na rogi. Гранаты, берегись! Гранаты!
mają włas! Próbują wystrzelić rakietę! Musimy się przedrzeć przez te pomieszczenia. Zatrzymamy wystrzał, używając tych komputerów? Nie! Muszę się dostać do panelu kontrolnego na rakietę. Drzwi do silosu są na końcu płatki. Szybko! Jeśli dotrzemy do rakiety, może będę mogła ją rozbroić. Platforma startowa jest po drugiej stronie drzwi. Przyjąłem. Zamknięte. Otworzę je, chwila. Do wszystkich jednostek znaleźliśmy dwie rakiety. Głowice są załadowane chemikaliami. Powtarzam, mamy głowice z chemikaliami. 7-1, powtórz ostatni komunikat. Ja pierdolę! Drzwi otwarte. Tędy, ruszaj. Jadek w rękietnej szachcie. Nadal jest zapust. Czysto. Rakieta! Kapitanie, wystrzelą ją! Kurwa! 06, zgłoś się! Kapitanie, jest pan tam? Tu szóstka. Koni umieścili chemikalia Makarowa w rakietach. Wystrzelą je! Moje rakiety, moje flagi, mój kraj. Chcę, by świat myślał, że to twoje dzieło. Jeśli rakiety wystartują, to... chemikalia. W tej rakiecie też są. Farah, to twoje rakiety. Musi być sposób, by je rozbroić. Jest. Dotrzeć do panelu kontrolnego. Zrobimy to razem. Udało się. Gotów! Chwila. Za późno, by ją rozbroić. Musi wystartować. Co? Zamkniemy włas i wysadzimy. Zamkniemy chemikalia w bunkrze. Tak. Dotrzyj na powierzchnię, znajdź panel kontrolny włazu i zamknij. A ty gdzie będziesz? Zajmę bezpieczną pozycję i opóźnię wystrzelenie. Ruszaj, już! Koni, szykujcie się! Postaram się opóźnić wystrzelenie. Ruszaj do wieży, szybko! Poczęli start rakiety blisko mnie! Nie mogę tego zatrzymać! Co jest celem? Baza Arków Kastowi! O nie! Laswell! Kilo, wjeżdżam do góry! Przyjęłam. Idź do wieży i znajdź panel kontrolny. Kapitanie, widzę śmigłowiec koni zbliżający się do pańskiej pozycji. Ściągają wsparcie. Musi się pan pośpieszyć. Paroi się od koni, pilują wieżę. Przedrzyj się przed nich. Próbuję opóźnić wystrzelenie. Zamykam ten włas! Kilo! Farah, słyszysz mnie? Farah, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Detonacja ukończona. Rakieta zdjęta, chemikalia zatrzymane. To jest... Brawo! Jak sytuacja? Spóźniliśmy się! Koni są przy panelu kontrolnym! Co to znaczy gaz? Dwie rakiety. Startują z północnego zachodu. Nie. Nie. Kate! Nie! Szóstka do warty.
szóstka do warty. Kate? Lazar, jesteś tam? Tutaj szóstka, w ciemno. Wystartowały dwie rakiety uzbrojone w głowice chemiczne. Lecą do bazy w Arkłow. Jeżeli tam jesteście, wynoście się! Już! Makarow? A skąd wiedziałeś? On sam rozpuszcza te wieści. Myślisz, że pracuje dla Kremla? Nie byłbym zdziwiony. Mam wtykę, która może znać odpowiedź. Podrzuciłbyś mnie? Gdzie? Do bazy Arkłow. Jest pilnie strzeżona. Dasz radę? By powstrzymać Makarowa. Jasne. Muszę się tam dostać i wydostać. To nie będzie łatwy przelot. Takie to moja specjalność, Laswell. To mnie właśnie martwi. Kto jest wtyką? Yuri Volkov. Ktoś mu zapłacił? Nie wziął nawet grosza. Cały Yuri. Kiedy ruszamy? Może teraz. Otóż to. Jesteśmy już blisko. Tylko nie daj się wykryć. Wysadź mnie i leć. Będziemy w kontakcie. Tak jest. Sam, baza w polu widzenia, ruszam. Przyjąłem, Warta. Żarty się skończyły. Nie rzucaj się w oczy. Yuri powinien już ci wysłać swoje współrzędne. Potwierdzam. Budynek administracji bazy Arkłow. Blisko hangaru. Wypatruj anteny satelitarnej na dachu. Przyjęłam. Antena na dachu. Delegacja Yuria będzie go szukać. Musisz się śpieszyć. Dyskretna akcja. Bez żadnych ofiar. Dobrze znam bazę Arkłow. Postaram się pomóc. Nick, zbliżam się do wejścia. Idzie całkiem dobrze. Mam problem. Potrzebuję karty dostępu, by tam wejść. Dobrze, że jesteś szpiegiem. Zabiorę kartę oficerowi. Każdy, kto wchodzi lub wychodzi, pewnie taką ma. Dobry pomysł. Poszukaj oficera wychodzącego z budynku. Widzę wychodzącego majora. Nie jest sam. Wygląda na to, że znalazłaś swój cel. Idź za nim i zdobądź kartę. Major się oddala, idzie po schodach do biura na górze. To może być dobre miejsce, żeby dorwać go samego. Ściągam na siebie niechcianą uwagę. Доложите обстановку по узлу связи. Сейчас идет установка улучшений. Когда он будет подготовлен к инспекции? К концу дня. Какие-то... Пенты. Cel zlikwidowany. Mam już kartę. Poświęcił się dla innych. Nie było innego wyjścia. To wina Makarowa, nie twoja. Lepiej, żeby Yuri miał coś dobrego.
Weszłam. Yuri mówił, że będzie w magazynie w głębi korytarza, po prawej od wejścia. Przyjęłam, w głębi korytarza, po prawej od wejścia. Wchodzę. Yuri. Warta, zaimponowałaś mi, ale nie zaskoczyłaś. Problemy? Kilka. Przypadkowe ofiary? Oby ich śmierć nie poszła na marne. Co tam masz? Pliki FSB o badaniach Barkowa. Broń chemiczna. Jako żołnierz Makarow zakochał się w jej potencjale. Można ją zneutralizować? Daj ci wszystko, o czym wiemy. Czemu? Rosja i Zachód mają podobne zagrożenia. Musimy działać razem, by je opanować. Wróg mojego wroga to sojusznik. Nikołaj na pewno by się zgodził. Prawdziwy z niego patriota. Kreml nie odpowiada za te chemikalia. Co nie znaczy, że Makarow nie pracuje dla Moskwy. Ekstremistów znajdziesz we wszystkich rządach. Brawo, powtórz. Hej. Laskol, jesteś tam? Brawo, masz słaby sygnał, powtórz. Tutaj, szóstka, ciemno. Wystartowały dwie rakiety uzbrojone w głowice. Lecą do bazy Arków. Jeśli tam jesteście, wynosi się to teraz. Nie. Piękna rodzina.
Dziękuję. Rodzina jest najważniejsza. Tak. Córka ma jutro urodziny. O! Pani córka rabia. Skąd pan to? Pani Sentarik. I Khalid, pani mąż. Czy my się znamy? Znam cię, Samaro. Byłaś żołnierką w SWU. Walczyłaś z ruskimi? Tak. Lata temu. Lata temu? Słuchaj mnie i nic nie mów. Przejmujemy ten samolot. Personel i ochroniarze są z nami. Tak jak i ty. Za Urzykistan. Chodźmy. Wchodzimy. Daj mi kamizelkę. Witaj, Samaro. Znacznie przerosłaś moje oczekiwania. Za kogo ty się masz? Tu chodzi o to, kim jesteś, Samaro. Co to jest? Historia. Ściągnij to ze mnie, pieprzony skurwielu! Za to, co zrobisz, zostaniesz bohaterką. Nikt ci nie uwierzy. Nie jestem terrorystką! Nie. Jesteś żołnierką stworzoną przez Farę Karim do walki z Rosją. Walczysz o wolność. Jesteś Rosjaninem, a ten samolot jest pełen Rosjan. Jak możesz zabijać swoich? Nie, to nie ja ich zabijam. Tylko ty. Poniżej 2500 metrów. Za Urzykistan, Samaro. Nie zostawiam śladu! Daj mi ten telefon, pojednie! Odkręcę to! Jesteś terrorystką? Nie! Jak wyglądasz? Przynieś to. Pomocy! Dajcie mi telefon! Dajcie mi telefon! Szybko! Dajcie mi to! Dajcie mi telefon! Wiadomość z ostatniej chwili. Rosyjski samolot pasażerski przed chwilą rozbił się w Urzykistanie. 33 pasażerów i 9 członków. Władze podejrzewają, że katastrofa nie była dziełem przypadku. Urządzenie nagrywające w kokpicie o kluczowym znaczeniu dla dochodzenia. Pasażerów mogą również wyjaśnić, co się wydarzyło. Kilka godzin po ataku rakietowym na bazę wojskową Rosyjska delegacja poniosła ogromne straty, gdy twierdzi, że oba zdarzenia mogą być powiązane. Nie będzie tolerować żadnego rodzaju dochodzenia. Napięcie nie było tak duże. To na pewno była robota Makarowa. W ciągu 3 dni narobił więcej szkód niż koni przez 5 lat pod jego nieobecność. Ten samolot spadł w moim kraju. To nie był wypadek. Udam się na miejsce katastrofy i to udowodnię. Dane ICAO pokazują, że był to lot z Kastowi do Soczi. Kontakt urwał się w tym regionie. Tyle mi wystarczy.
Musisz tam dotrzeć przed władzami. Nie o władzę się powinnam martwić. Powodzenia. Mamy wrak, tam za granią. Widzę. Biedacy. Ktoś nas już uprzedził. Rosyjscy najemnicy. Grupa koni. Makarow. Za to też nas obwini. Trzeba ustalić, co zaszło podczas lotu. Udowodnić, że to nie my. Nie będę nazywana terrorystką. Nie znowu. Co ty robisz? Schodzę tam. Tam jest 20 uzbrojonych gości. Co mam robić? Osłaniać. Wejdź wyżej i obserwuj teren. Tak jest. Jesteś na pozycji? Tak jest. Widzę kilka oddziałów koni przetrząsających wrak. Wygląda na to, że zabezpieczają teren. SWU tego nie zrobił. Musimy znaleźć na to dowody. Laswell odpaliła nadajnik, który zbierze sygnały w okolicy. Dzięki temu znajdziemy telefony pasażerów oraz rejestrator lotu. Przyjęłam. Ruszam. Mam cię. Osłaniam. Będę informować, co widzę. Ci ludzie nie są widziani w moim kraju. Pora ich wyprosić. Taki mam zamiar. Jeden z głowy, ale zachowaj czujność. Pełno tam koni. Kilo, dobry strzał. Zero problemów. Możesz ruszać. Zlikwidowany. Pozostali nic nie zauważyli. Ruszam teraz. Widzę cię. Przed tobą wciąż dużo patroli. Znalazłam komórkę. Oby się przydało. Obraz się trzęsie. Przestraszeni pasażerowie. Krzyki po arabsku. To wszystko. Alex, znalazłam kolejny telefon. Co widzisz? Widzę uzbrojoną kobietę. Samara. Jest jedną z moich żołnierzy. Na pewno? Tak. Nigdy by tego nie zrobiła. Ale ludzie się zmieniają. Twój brat... To co innego, Alex. Mam nadzieję. Zobaczmy, co jeszcze znajdziesz. To moja żołnierka Samara. Ma kamizelkę z bombą. Bez sensu.
Najpierw broń, a teraz kamizelka z bombą? Wygląda na przestraszoną. Nie chcę tego robić. Oboje wiemy, że świat będzie miał inne zdanie. Makarow chce, by świat to zobaczył. Nie możemy na to pozwolić. Zrozumiano. Rejestrator lotu wciąż gdzieś tam jest. Musimy go znaleźć. Przejęłam kontrolę nad działkiem. Wygląda na punkt zborny. Rejestrator lotu może tam być. Szukam. Przeciwnik! Znalazłam czarną skrzynkę! Zniszczę rejestrator lotu! Nie dopuszczę, by koni użyli go przeciwko SWU! Para, jesteś pewna? Tak jest. Wchodzisz w to? Zawsze, Kilo. Rozwalaj się! Brak sygnałów. Mamy wszystko, co było do znalezienia. Miejsce katastrofy oczyszczone. Opuśćmy teren. Spotkamy się przy punkcie infiltracji. Zrozumiano, pani komendant. Broń granatu! Kilo, mam problem. Słucham, co jest? Koni zbliżają się na moją pozycję. Wykryli mnie. Czekaj! Alex, gdzie jesteś? 3-1, odezwij się. Echo 3-1, słyszysz mnie? Strzelają do mnie! Fara, uciekaj stąd! Szybko! Nie, Alex, znajdę cię! Co dalej? Musimy się dowiedzieć, skąd przybyli ci koni i dokąd się kierują. Śledź ich. Nie atakuj, dopóki nie będzie to absolutnie konieczne. Zachowam dystans. Tym razem postaraj się nie dać złapać. Nic nie obiecuję. Dawna żołnierka SWU z kamizelką z bombą w rosyjskim samolocie. Zmusili ją. Jestem tego pewna. Samara. Znakomita żołnierka. Walczyła razem ze mną, po czym musiała wrócić do rodziny. Co się działo w miejscu katastrofy? Podkładali tam dowody, żeby nas wyrobić. I zbierali całą resztę. Zabiliśmy, ilu się dało, i zgarnęliśmy telefony. A czarna skrzynka? Zniszczyliśmy ją. Sprytnie. Nie pozwoliliście Makarowowi przejąć kontroli. Jeśli na pokładzie samolotu byli agenci koni, to musieli się wymknąć. Makarow nie jest tak głupi. Niektórzy uwierzą, że SWU są za to odpowiedzialne. Dzięki wam. Nikt tego nie udowodni. Ludzie będą spekulować, ale pokonaliście Makarowa. To nie wystarczy. Wysłałam Aleksa śladem koni. Jeśli są w Urzykistanie, to ich odnajdzie. Rozumiem. Przegrupuję się z 141. Będziemy w kontakcie. I Fara? Tak, Laswell? Przykro mi z powodu Samary. Mnie też. Jak się trzymacie? Ojdzie. Moi bracia. Jak tam, towarzyszu? Bywało lepiej. Pieprzeni ultranacjonaliści. Obraz z monitoringu na lotnisku. Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Wszedł jak do siebie. To Makarow. A Fara i Alex coś mają? Mało by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na Farę. I Stany Zjednoczone. Tak, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści! Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało?
Złoty ożył do Bravo 6. Ochrona potwierdza, że słychać strzały i doszło do co najmniej jednej eksplozji na stadionie. Jest wielu rannych, odjór. Zrozumiano, zaraz tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, wydostańcie go żywego. Przyjąłem, gdzie medycy? Ratownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie. Dokładnie. Ghost i ja będziemy tam za 10 minut. Rząpnijmy go. Bez odbioru. Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Kurwa, co za bory. Wszędzie są cywile. A wszędzie strzelacie. Wewnątrz będzie mnóstwo cywili. A Makarow? Słyszałeś rozkaz. Możemy użyć siły. Weźmiemy go życie. Stop! Stop! Wynoście się stąd szybko! Chryste, panie. Raz uważam! Blisko było. Wciąż jesteśmy cali. Przed nami policja! Śpieszyli się! Zabijają cywili! Tutaj! Odpowiedzieć ogniem! Rąk przebrał się za policję! Będą mieli dostęp do strefy dla VIP-ów. Są na drugim piętrze, ruszamy! Strzelają! Na szczycie schodów! Schody czysto! Przed nami wielu wrogów! Schody są z drugiej strony, prowadzą na drugie piętro. Ostrożnie ze strzelaniem. Jesteśmy w środku i zbliżamy się do sekcji VIP. Uwaga! Wewnętrzny krąg udaje policjantów. Odbiór! Rozumiano. Uznajemy wszystkich policjantów za wrogów. Idę! Załatwić ich szybko! Nie wychylaj! Idę! Nacieram! Zrymuj! Nie tu ukrycie! Nie zobacz grupę wrogów! Tym przed nami. Ostrożnie. Wywieszam się. Zakieram! Naprzód, sierżancie! Zabezpieczyć schody! Musimy się dostać na górę! Drugie piętro. Przodem są. Ruszam w stronę schodów. Bóg leży na schodach. Rozumiem. Następne piętro. Przeciwnicy zdjęci! Wyjście zamknięte. Zajmę się tym. Strefa dla VIP-ów jest blisko. Wchodzimy tam. Sekcja VIP w polu widzenia. Ruch w środku, zachować czujność. Za tobą, sierżancie. Ręce na widoku!
Jesteśmy ratownikami, nie strzelajcie! Jak się tu dostaliście? Ochrona! Ochrona nas puściła! Kto was tu przyprowadził? Proszę, próbujemy uratować tych ludzi. Próbuję pomocy! Proszę, pomóż, żołnierzu! Cofnij się, sierżancie! Ci ludzie muszą natychmiast dotrzeć do szpitala. Kto was tu przyprowadził? Pozwólcie nam wykonywać naszą pracę. Cofnij się! To wewnętrzny krąg. Proszę, ci ludzie umierają. Gdzie jest Makarow? Ale chaos. Mieli bomby. To był ich kolejny cel. Złoty orzeł, odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła kordon. Makarow będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za 5 minut. Nie pozwólcie mu zwiać. Zrozumiano. Garaż. Tak jest. Zabezpieczyć ładunki i do drugiego punktu ewakuacyjnego. Rozumiem. Tędy. Użyjemy windy. Ciągnij! Wypatruj Makarowa. Nie strzelać! To cywil. Uciekaj w bezpieczne miejsce. Zbliża się pojazd. Kryć się. To może być Makarow. Wyłazić z pojazdu! Wyłazić, kurwa, już! Nadjeżdża! Rozwalił się! Ruszam zabezpieczyć. Co? Chodź tutaj. Otwieraj. Ręce! Ręce! Pokaż ręce! Słodki Jezu, to on. Władimirze Makarow, wyłaź z samochodu. Spokojnie. Tyle wystarczy. A teraz ani drgnij. Sprawdź go. Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się. Na kolana, kurwa! Czysto. Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy Makarowa. Przyślijcie transport. Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na to liczymy. W lewo. Sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruchy. Czysto! Ruchy! Ruchy! Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie? Możemy też wywlec się siłą. Pojmanie. Nic wam nie da. Da nam wygraną. Nie bądź mówcę. Wygracie tylko, jeśli pokrzyżujecie mi plany. Przykro mi, ale to... po prostu niemożliwe. Kontakt! Makarow jest ze mną! Odpowiedzieć ogiem! Tu jestem! Za samochodem! Jest ich dwóch! Cisza! Jeden wydłuba jest! Słuchaj nie! Czysto? Potwierdzam. Zabierz Makarowa i ruszamy. Zabiorę go. Tu nie jest bezpiecznie. Musimy ruszać. Nigdzie nie będziecie bezpieczni. Szczęście cię opuściło, Makarow. Nie wierzę w szczęście. Tylko w planowanie. Pech. Oznacza kiepski plan. Twój plan zakłada też gnicie w więzieniu? Jazda! Znalazłem jakieś przejście, sierżancie. Ruszamy. Błogosławię waszą odwagę, ale przeklinam waszą głupotę. Skup się na sobie. Nikt nie jest niezastąpiony. Nawet ja. Pośpiesz się, Sob. Ruch! Chryste, nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą.
Ci ludzie potrzebują lekarza. Co cię powstrzymuje przed pomocą im, sierżancie? Ty. To twój wybór. To twoje dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Nikt nie jest niewinny. Dość pierdolenia. Przeszedłem. Jest czysto. Wyjście w polu widzenia. Tędy. Idź. Pora, żebyś poznał kilku moich znajomych. Gdzie oni są? Blisko. Dupa w troki. Moi też. Powinieneś mieć świadomość przegranej. Wciąż myślisz o zwycięstwie. Pomyśl o sukcesie. Nidy świetnie sobie radzą. Zawsze tak będzie. Nadchodzą! Zajmę się makaronem. Likwiduj ich! Czysto! Rurka przy bramie. Idziemy na zewnątrz. Kolana. Ani kroku głowa. Zajmij się bramą, sierżancie. Podnieś to. Drugą stronę, Władimir. Ruchy! Złoty Orzeł, jesteśmy na zewnątrz. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Brawo 6. Jesteśmy na stanowisku. Uwaga! Wrogi personel zbliża się od północy. Ghost wesprze was jako snajper. Tak jest. Spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym bez odbioru. Ja zajmę się Makarowem, a ty utoruj nam drogę. Żadnego zagrożenia. Ruszam z Makarowem. Brawo 6. Zaraz będziemy na lądowisku. Przyjąłem. Ruszamy. Ruchy, ruchy. Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. Witam, umrzesz. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Herschel? Więc znasz imiona! Każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To... Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszy. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co cię to obchodzi do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta tę chwilę. Nie wszyscy przyjemnie. Lotnisko! Odciągnął nas od celu! Pieprzony skurwiel! Zwalę ci ten chory łeb, Makaro, słyszysz mnie? Nie rób tego! To zrobię. No dalej, dawaj! Zamknij tę mordę! Zajebie gnoja. Zof, mamy go. Jest naszym więźniem. Nigdzie się stąd nie ruszy. Odpuść, sierżancie. A ponoć broni cię dobra. Płoniesz za to w piekle. Zdechniesz w gułagu z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia, Soap. Przyrzekam. Mogłem się nie powstrzymywać.
słuszna decyzja, ser. Na tamtą chwilę. Bezpieczna transmisja, to Pentagon. Nie mam uprawnień. Pójdę. Nie, Nick. Lepiej zostanę. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy. Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te dane? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podła. No kurwa, nie wierzę. Soap, tęskniłeś? Założę się, że tak, prawda? Laswell, jeśli namierzasz tę rozmowę, wezwij nalot. Ghost, jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tę jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem. Od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć Makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Sprawdź pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie pośle ludzi na misję zleconą przez niego. To nie jest misja, John, tylko dane. To jebany kłamca, Kate. Pracuję w CIA, John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie, wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda. Ryzykowne, ale Garrick ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Bądźcie ostrożni. Dobra? Co dostaliśmy od Shepherda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat zakulisowo wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowanej. Normalnie forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa koni. Dane zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia. Ktoś musi mieć klucz dostępu. Znajdźcie go, ja się połączę i złamię zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą. Broń w gotowości, Johnny. Nadciąga burza. Chłopcy, meldujcie. Ruszamy do celu. Zaraz się oddzielimy. Mam widok z góry. Brawo do roboty. Ruszam. Tak jest. Priorytetem jest klucz dostępu. Ma go szef bezpieczeństwa, Mileny. Jest teraz naszym ważnym celem. Soap, cel przebywa po twojej stronie wyspy. Jego pech. Znajdę go. Namierzam ważny cel. Sygnał nie jest zbyt dobry, ale jego położenie będzie aktualizowane. Ruszam zabezpieczyć teren. Utrzymam łączność. Powodzenia, poruczniku. Da, przyda im się. Jestem obok łóżek z baldachimami, Warta. Jak one się nazywają? Chyba mówią na takie kabana 7-1. Nie jesteś fanem plaż, Johnny. Wolę śnieg, poruczniku. Uwaga, poszperałam trochę. Cel nazywa się Nestor Gustav. Powiadom jego rodzinę, że nie wróci do domu na obiad. W
otwarta. Potwierdzam kilka możliwości ucieczki w sektorze. Ile? Widzę zatoczkę z 4 łódkami. Śmigłowiec w pobliżu wschodniej plaży. Mało strażników. Nie możemy ryzykować ucieczki. Zniszcz je. Tak jest. Cel zdjęty. Dobra robota, 7-1. Zabierz mu klucz dostępu. Понял. Новый обход через 10 минут. Pamiętaj o kluczu, Johnny. Zdobądź go. Załatwiłem strażników na tyłach. Zniszcz wszystkie środki transportu. Nikt nie może stąd uciec, Ghost. Tak jest. Na wyspie roi się od koni. Rozwal ich, Johnny. Z miłą kurwa chęcią. Mam klucz dostępu. Dobra robota, 7-1. Terminal jest w pobliskim bunkrze. Kluczem. Jestem przy bunkrze. Drzwi zamknięte. Pewnie otwierają się z innego miejsca. Jakiś budynek ochrony lub pokój kontrolny. Tak bym obstawiał. Dobrze, brawo. Znajdźcie go. Jestem przy budynku w pobliżu bunkra. Widzę cię. Wejdź do środka i sprawdź go. Drzwi bunkra się otwierają. Rozumiem. Dobra robota, 7-1. Idź do bunkra i użyj klucza, by skorzystać z terminalu. Widzą cię. Jestem w bunkrze. Oczyść go, zanim skorzystasz z terminalu. Wszyscy wrogowie na perymetrze zdjęci. Nie widać ruchu. Przyjęłam. Dobra robota, Soap. Widzę kilka kont bankowych, sprawdzam liczby. To dobry początek, ale wszystko jest zabezpieczone biometrycznie. Wywiad donosi, że z głównego budynku wykonano kilka połączeń. Milena musi być w środku. Potrzebujemy jej twarzy, oczu i odcisków palców. Tak jest. Soap, z biurka przy rezydencji. Weźmiemy Milenę żywcem. Koni będą bronić Mileny aż po grób. No to poślemy ich do grobu, do roboty, poruczniku. Do wszystkich jednostek, zasilanie padło. W samą porę. Laswell, otwórz drzwi do Mileny. Już się robi, chwila. Drzwi otwarte, chłopaki, możecie wchodzić. Siły specjalne, łapy do góry! Siad! Pierdol się. Siadaj, Mileno. Gdzie twój szef? Nie mam szefa. Nie potrzebuję nadzorcy. Chłopaki, jak sprawy? Nie chcę gadać. Ta, zaraz zacznie. Daj rękę. Po co? Obetniesz mi ją? To nie w moim stylu, ale w jego. Po co ci maska? By ukryć twarz. Weszliśmy. Na moim koncie nie znajdziecie nic, co pogrąży Władimira. To się okaże. Kilka kont grupy koni jest ukrytych na widoku. Kilka transferów pieniężnych do więzienia Zordaja. Gułag! Pieniądze za ucieczkę Makarowa. Kasa otwiera wiele drzwi.
Proponuję wypłacić kilka rubli ze skarbca Makarowa. Zrobione. Dajcie znać, coś to dało. 85 milionów przelanych na lewy fundusz CIA. Przedsięwzięcie Władimira zostało już opłacone. Kiepsko ci to idzie. Tobie też. Wszyscy twoi ludzie nie żyją, a konta są dostępne. Okradasz Makarowa, jego przyszłość, a nie mnie. A, co? Słyszysz to? Tak. Zróbmy z tego sprawę osobistą. Musimy robić wyjazd. Zróbmy to albo zabieramy ją z nami. Szwajcarski Bank Narodowy. To twoje konto. Dobrze mówię? Kasa wygląda na nietkniętą. Jeszcze. Za kogo wy się uważacie, do cholery? Chyba znaleźliśmy czuły punkt, chłopaki. Czyścimy. Nawet kurwa nie próbuj. Coś nie tak, pani Romanowa? Nie znam planów Makarowa. Zajmuję się finansami i niczym więcej. Dawaj odcisk palca. Albo powiedz, gdzie znajdziemy Makarowa. Jebać ciebie i ten głos w twoim uchu. Na tym koncie są moje pieniądze. Wywalczone i zasłużone. Jeszcze tylko trochę i ją mamy. Ostatnia szansa i jego kolej. Dowie się, że tu byliście. Bez moich pieniędzy jestem martwa. Potrzebuję ich. A my potrzebujemy Makarowa. Gdzie on jest? Wostok! Jest tam przelew do Wostok Capital w Petersburgu. Władimir skupuje nieruchomości, opuszczone budynki. Nie wiem dlaczego. To wszystko, co wiem. Dobra, tego potrzebowaliśmy. To była przyjemność. Było miło. Gdy będziecie błagać go o życie, nie daruję wam! Widzimy się w piekle! Nawet cienia można złamać. Złamać można każdego. Jeśli to nie cienie dorwały Milenę, to kto? Price i jego wierne sługi. Z drobną pomocą cieni. Zapewniam, że w tej relacji chodzi tylko o interesy. Musimy natychmiast zareagować na informacje uzyskane od jeńca. Chciałbym się tym zająć. Nie. Potrzebuję cię tu. Zasada dziel i rządź. Jeśli znaleźli Milenę, to znajdą i nas. Myślisz, że oni mogą wiedzieć więcej? Załóż, że tak i zajmij się tym. Jeśli po nas przyjdą, będziemy gotowi. Chcę, żeby dla wszystkich przekaz był jasny. Nikt nie stanie nam na drodze. Żaden mężczyzna, kobieta czy dziecko. Rozumiesz? Przekaz będzie jasny. Jeśli informacje od naszego przyjaciela z cieni się sprawdzą, dowiesz się pierwszy. A jeśli nie? To zabij gnoja! Złamaliśmy Romanową. Jak? Prześwietliliśmy jej finanse. Dane Shepherda się przydały. Teraz to nasze dane. Mamy coś, co nam się przyda? Jedna z wielu firm fasadowych Romanowej nabyła opuszczony kompleks mieszkań w Petersburgu dla grupy Koni. Kiedy? Niedawno. To pewnie posterunek Koni. Tak bym obstawiał, kapitanie. Znalazłam ten budynek. Zdjęcia satelitarne pokazują balon ewakuacyjny na dachu. Takie rzeczy służą do szybkiego transportu czegoś, co ma pozostać w ukryciu. Albo kogoś. Kompleks przypomina labirynt. Gaz sprawdzi cały teren. Ja będę go osłaniał z dachu. Jak się wydostaniemy? Helikopter odpada. Jeśli znajdziecie coś wartego uwagi, NIK zabierze was stałopłatem. Znowu balon. Skyhook. Jeśli Makarow tam będzie, dorwijcie go. Szóstka do warty, John w powietrzu. Masz już wizję. Widzę, John. Grupa żołnierzy Koni na dachu północnego budynku. Ani śladu Makarowa. Co to za gość tym dowodzi? Nie wiem, trzeba go sprawdzić. Poddam to analizie. Spróbujemy go rozpoznać. Przyjąłem. Gaz, jesteś na pozycji? Dobrze. Zobaczmy, kogo i co tam znajdziemy. Nie odchodźcie z pustymi rękami. Warta bez odbioru. Tak jest, mogę ruszać. Gaz, ruszaj, daj znać, gdy będziesz przy windzie. To jest, w drodze. Gaz, wciągarki przyspieszą drogę na górę. Skorzystaj z nich, jeśli jakieś znajdziesz. Brawo, znalazłam tego gościa. Nazywa się Andrzej Nolan. Znajomy Makarowa jeszcze z wewnętrznego kręgu. Wysoka pozycja w szeregach Koni. No użyłem ci stylieta, co? Kurwa! Gaz, ostrożnie.
Ślicznie zaglądają w każdy zakamarek, żeby cię znaleźć. Gaz masz wrogów na schodach. Sierżancie, jesteś palony! Piętro. Jesteś w połowie drogi, gaz! To oni mają tu od cholery ludzi! Będę ci wstawał za sprawę, Gary! Idę na siódme piętro. Idę na zewnątrz. Znajdźcie go i zabijcie. Nolan powiadomił swoich ludzi. Wiedzą, że nadchodzisz. Załatw wszystko, co się rusza, ale Nolana bierzemy żywcem. Potwierdzam. Widzę Nolana. Kapitanie, uwaga, cel jest ciężko opancerzony. Przyjąłem. Strzelaj, by go obezwładnić. Wydat nie może zginąć. Psuję. Radar wykrył wrogie śmigłowce zmierzające w waszą stronę. Przyjąłem. Teraz musimy się śpieszyć. Szóstka, cel pierwszy. Widzę Andrzeja Nolana, prawą rękę Makarowa. Załatwiony. Gaz, przejmijmy go. Dopóki żyje, jest niebezpieczny. Oto jest. Zabij mnie. Nie pomogę wam. Wszyscy tak mówicie. Jeb się. Wszyscy się jebcie. Suki pierdolone. Widzę stąd, że ciągle gada. Zamknij mu gębę. Gaz, śmigłowce wroga zbliżają się do dachu. Brawo do warty. Cel zabezpieczony. Zbliżamy do punktu ekstrakcji. Przyjęłam. Jankes jest w drodze. 2 minuty. Przygotować się na Skyhooka. Rozumiem. Garrick, przypnij Nolana. Zadatują kolejne śmigłowce. Zabezpiecz nasz cel! Skyhook, 2 kilometry od was. Siłki wysiadają ze śmigłowców. Skyhook, kilometr od was. Teraz przyczep się do celu. Gotowy, kapitanie. Dobra robota, sierżancie. Trzymaj się. Jak
Jak sytuacja z Nolanem? Jest mniej gadatliwy niż poprzednio. Fakt, zrobił się małomówny. Toczy wojnę z całym światem, to na pewno. Bo ślepo wierzy w Makarowa. Makarow go potrzebuje. Ciągle ponawia kontakt, wie, że coś nie gra. Przechwyciliście ich rozmowy. Tak jest. Nolan przycichł w przeciwieństwie do jego radia i telefonu. Czyli co wiemy? Wiozą kogoś lub coś do byłego sowieckiego kompleksu więziennego. Gdzie? Na Syberii. Kiedy? Jutro. To szansa na dorwanie Makarowa. Nie ma gwarancji, że tam będzie. Jednak zaryzykuję. Wiedziałam, że tak będzie. Nick zapewni wam transport. Chcę całą ekipę. W tym Farę. Nie znam lepszych snajperów od niej i Ghosta. Możesz zabrać ją po drodze. Dam jej znać. Potrzebne C4 i sprzęt pod wodę. Zmoczymy się. Razem z Makarowym. Warta do 07. Jak sytuacja? 07 na pozycji z kilo. Bravo jest w wodzie. Zrozumiano. Gdzie nasze cele? Konwój z południowego wschodu. 4 pojazdy. Jakieś ślady Makarowa? Nie, ale trzeci pojazd ma silną obstawę. Ghost do Bravo. Jak sytuacja? Na flance. Sprawdzić każdy wóz. Pojazd z celem nabiera wody. Załatwmy to, kapitanie. Celowi musi się kończyć powietrze. To nie ma Makarowa. W wozie pusto, tu nie ma Makarowa. Kapitanie, musimy wyciągnąć cel, zanim utonie. Pojazd czysty, ruszam dalej. Brak celu. To nie Makarow, tylko więzień. Wydostańmy go. Dobra. Zabezpieczony. W drodze na powierzchnię. Bez odbioru. Szóstka do warty. Bez Makarowa. Cel nie jechał konwojem. Więzień przechwycony i zabezpieczony. Znacie go? Czekaj. Słodki Jezu. McTavish, co do chuje, kapitanie? Noż, kurwa! Czy jest jakikolwiek pierdolnik, którego nie jesteś częścią? Ghost, widzisz to? Tak jest, widzę. Odstrzelmy go i ruszajmy. Szóstka, kogo tam macie? Jebanego złotego orła. Szeperda? We własnej osobie. Jasna cholera. Mają nas tu jak na widelcu. Zabierzmy go stąd. Co tu robisz? Polują na nas, John. Mnie znaleźli pierwszego. Co ty dałeś w zamian za swoje życie? Absolutnie nic. Pierdolisz. Jestem czterogwiazdkowym generałem armii USA. I nie zabili cię? Wrzućmy tego chuja z powrotem do jeziora. Znam następny cel Makarowa. Nawet nie wiedziałeś, że sam jesteś celem. Gówno wiedzieliście, zanim ja się nie włączyłem. No to dalej, mów! Najpierw mnie stąd zabierzcie. Do wszystkich jednostek, śmigłowce 10 km na północ. Tak jest. Co robimy, Bravo? Dane oligarchini się sprawdziły.
Nawet jeśli kłamie, możemy go wykorzystać. Zabijemy go, to odejdziemy z niczym. Ghost Fara do punktu ewakuacji. Tak jest. Warta, przekaż Nikowi, że będzie nas więcej. Od razu lepiej. A teraz może dacie mi kurtkę i broń. Nie. Nie. Dajmy mu broń. Przyda się pomóc. Dać mu termowizję i broń osobistą. Trzymaj się blisko gaza. Jeden zły ruch, a od razu dostaniesz kulkę. Szóstka do Warty. Słucham, Brawo. Wracamy do wozu i jedziemy do strefy ewakuacji. Wasz gość może was spowalniać. Uwaga na tyły, bez odbioru. Nadciąga mgła. Szóstka, warunki w sam raz na termowizję. Termowizor aktywny. Zaraz odmrożę sobie dupsko. To tylko taka drobna hipotermia. Przeżyje pan. Przydałaby się wam porządna musztra, sierżancie. Lepiej go nie wkurzać, generale. To źle się kończy. Ze śmigłowca koni desantowali się wrogowie. Widzę ich na termowizji. Są na 11. Szukają mnie. Aż mnie korci, żeby im cię wystawić. Trzeba szybko ich zlikwidować. Trzeba ci zamknąć ryj. Tak czy siak potrzebujemy pana decyzji, kapitanie. Nie wychylajmy się. Niech przejdą. Jedziemy dalej na wschód. Trzeba było atakować. Gaz, ucisz go. Принято, движемся się na восток. Zbliża się kolejny oddział. Za mną. Ruszają. Czysto? Czysto. Trzeba było ich zabić, gdy mieliśmy okazję, John. Jeśli będę potrzebował twoich rad, to sam zapytam. Nie zapominajmy, że nie byłoby nas tutaj, gdyby cię nie złapali. Złapali mnie, bo byłem już blisko. Na pana miejscu nie chwaliłbym się, generale. Chodzi o to, żeby podejść wroga, nie dając się złapać. Jak daleko do transportu? Snajper! Kryć się! Strzelał z drzew tuż przed nami! Czy ktoś go widzi? Nie. Nic nie widzę na termowizji. Ma termiczny kamuflaż. Gaz, pilnuj Shepherda. Sophie i ja zajmiemy się snajperem. Tak jest. Za mną, generale. Widzę snajpera. Snajper zdjęty, czysto. Dobra robota, kapitanie. Gaz do mnie. Tak jest. Co za bajzel. Generale, obyś miał dla nas cenne info. Moje dane zawsze są cenne. Dostaniecie je, kiedy się stąd nie dostanie. Widzę nasz pojazd, jest przed nami. Zdaje się, że mamy wielbicieli. Zgadza się. Oddział szturmowy. Uwaga, snajperzy są wciąż aktywni, sir! Rozproszyć się.
Gdzie pan ze mną? Głowa nisko i bez gadania. Bierzmy się przy tartaku. Przejdźcie przez wzniesienie na piechotę. Obszar czysty, dobra robota. Właśnie tego się spodziewamy. Miło nacieszyć oko waszą robotą. Nasz wóz to złom. Zasuwamy na lądowisko piechotą. Spotkamy się z Farą przy tartaku. Likwidujemy każdego wroga. Dobrze mówisz, Gaz. Rzeka powinna doprowadzić nas prosto do tartaku. Słup do Ghosta, jesteśmy parę minut stąd. Przyjąłem. Lądowisko zabezpieczone. W razie komplikacji będę meldował. Bez odbioru. Dobiega od strony tartaku. Fara tam jest. Kilo, zgłoś się. Patrole koni otaczają tartak. Dołączmy do walki, kapitanie. Fara jest przed nami. O! Fara, jak tam? Jestem pod ostrzałem po drugiej stronie tartaku. Przydałoby się wsparcie. Tak jest. Utrzymaj pozycję, Kilo. Podchodzimy od flanki. Zrozumiano! Koni są wszędzie. Fara, gdzie jestem? Na dach. Nacierajcie, będę was stąd osłaniać. Gaz, zabierz szependa i znajdź osłonę. Soap, za mną! Tak jest. Żyjcie, a tam wyjdzie ten osłonie. Oczy dookoła głowy. Tu roi się od celów. Mało amunicji! Tak jest, że przyjdziemy! Mam tu amunicję! Czysto, teren zabezpieczony. Dobra robota, Bravo. Wzajemnie, Kilo. Zbierzmy się za tartakiem. Przyjąłem. Za tartakiem. Kończy mi się amunicja. Amunicja, tutaj. Nie strzelać, zjeżdżam. Eksfiltracja pod klifem. Ghost zajął pozycję. Dołączmy do niego. John, jak sytuacja? Bruch atakuje lądowisko. Wyślij tunika, ale niech zaczeka, aż będzie czysto. Przygotować się. Wkrótce będzie ich tu więcej. Posiłki koni zmierzają na naszą pozycję. Dorwałem cel. Moja zasługa! Niezły strzał! Nadciągają pojazdy koni! Jasna cholera! Wysłali za nami całą kompanię! Nie przerywać ognia! Nie odlecimy, dopóki tu są! Wróg zneutralizowany! Mama! Kolejne pojazdy są. Atakują nas! Brawo, na lewo! Teren czysty?
czysta. Za ile będziesz nik? Pół minuty. Strefa lądowania czysta. Rozumiano. Podchodzę do lądowania, kapitanie. Bezpiecznych lotów. Dajcie go tu. Co to ma być? Czas decyzji. Laswell. Bez gwiazdek i belek wyglądasz jak zamrożone gówno. Najlepsi z najlepszych. W jednym miejscu. Z jednym wyjątkiem. To jaki jest temat tej rodzinnej narady? Wybór. A mam jakiś? Nie. No to słucham. Przyznaj się. Powiedz nam wszystko. Wszystko już wiecie. Ale kongres nie. I pewnie chętnie też... Chętnie posłuchają, co nie? To tyle? Nie. Oczyścisz moje imię. Powiesz, kim jestem, co mi dałeś i po co. Nikt nie miał tyle jaj, żeby zrobić dla ciebie to, co ja. Dla was wszystkich! Więc zrób, co trzeba, generale. Wszystkie dane o Makarowie i krótka smycz dla Gravesa. Zgódź się, a wrócisz do domu. Albo zostanie pan tutaj i zamarznie. Ta opcja bardziej mi się podoba. Skup uwagę jeńca na tym, żeby udało mu się przetrwać, a koniec końców i tak pęknie. Cieszę się, że pamiętasz swoje szkolenie, generale. Spróbuj mnie wykiwać, a pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Makarow chce dokończyć to, co zaczął w Werdańsku. Rozkazał koni, aby zniszczyli tamę Gora o zmroku. Jeśli wysadzi tamę, zaleje całe miasto. Zginą całe rzesze ludzi. Jeśli będzie działał jak dotąd, obwini zarówno Farę, jak i Zachód. Chyba, że go powstrzymamy. Zajmijcie się tamą. Alex i moi ludzie namierzyli koni na lotnisku w północnym Urzykistanie. Podejrzewamy, że to wysunięta baza Makarowa. Poprowadzę atak o świcie. Nie mogą atakować sami. Nie będą. Cień zapewni wsparcie powietrzne. Nie, Graves nie może strzelać blisko Fary i jej żołnierzy. Ufam wsparciu cienia. Kazaliście mi mieć Gravesa na smyczy i tak właśnie zrobię. Tylko krótkiej, generale. Naprawdę chce pan zasług? To chyba oczywiste. Gaz i ja idziemy z Farą. Sophie go zbiorą tamę. Ta jest. Nick zapewni transport. Predator będzie naszymi oczami. Nie dajcie się zdemaskować. Jasna sprawa. Zachowajcie czujność i uważajcie na siebie. Powodzenia. Warta 1, tu Bravo 7. Jesteśmy na naszych pozycjach. Bądźcie czujni. Macie liczne grupki żołnierzy koni w pobliżu. Ochrona dla drużyn zapelskich. Pewnie do ochrony obszarów docelowych. Tak jest. Znajdźcie ładunki i rozbrójcie je. Może zginąć wielu ludzi, jeśli zawiedziecie. Warta bez odbioru. Idę do zbiornika. Udanych łowów poruczniku. Tobie też, Johnny. 07, ruszam do przelewu. Ghost, cienie zrzuciły ci zapasy. Uważaj, wygląda na to, że koni je otoczyli. Żaden problem. Jeśli odzyskasz, to ci się przydadzą, ale skup się na celu. Zrozumiano. Zagrożenie wyeliminowane. Zero 07, ścigamy się z czasem. Ruszaj, szybko!
Już po nim. Załatwione. Zero siedem na zachód od ciebie są koni. Pilnują stacji kontroli. Widzę. Jestem w stacji kontroli. Wchodzę do środka. Ostrożnie, 07. Nie będę cię widzieć, kiedy będziesz w środku. Warta 1, w stacji kontroli jest bomba. Przyjęłam. Rozbój ładunek i znikaj. 07, ruszaj do strefy detonacji i rozbój ładunek. Tak ucieka. Rozbrajam. Stacja kontroli jest bezpieczna. Udało się. Brawo 7-1 do Warty 1. Tutaj Warta. Pojawił się pewien problem. W wodzie pływają kanistry z benzyną. Wciąż nietknięte. Makarow zamierza zatruć zapasy wody. Makarow chce nie tylko zalać miasto. Zatruje też wodę. Tylko wy dwaj stoicie na jego drodze. Bierzcie się do roboty. Ghost, pospiesz się. Jeśli detonują ładunki, będziemy mieli kłopoty. Ładunek rozbrojony. Most jest bezpieczny. Do wszystkich, bingo. Wroga bomba na pojeździe. Przyjęłam 07. Rozbrój ładunki. Warta 1, przelew spływowy bezpieczny, bomby rozbrojone. Na górze czysto, rezerwuar jest bezpieczny. Przyjęłam, zaczekaj. Jankes, tu Warta 1. Proszę o natychmiastową ewakuację sołpa z dodatkowego lądowiska. Zrozumiano, Warta 1. Już lecę. Rusz tyłek, Nick, masz ładunek do zabrania. Przyjąłem, będę za minutę. Wykonana, brawo. Wasza dwójka pokonała całą armię i uratowała wielu ludzi. Makarow nie będzie zakrzyczony. Leź bezpiecznie, Nick. Tak jest, Warta. Wracamy do bazy. Ghost i Soap zapobiegli katastrofie na Tamie. Powstrzymali Makarowa. Ty musisz zrobić to samo. Z Faną i Aleksem nam się uda. Jesteście z Gravesem po tej samej stronie. Nie zapominaj o tym. Nie wszystko pamiętam. W porządku. Jest dobrze, chłopcy. Zaraz zaczynamy. Tak! Gotowi namieszać? To operacja łączona. SW, 141 i cienie. Działamy razem. Gaz. Działamy razem. Na pewno? Jeśli nie, to po nas. Gotowi do odpalenia? Gotowi. Sprawdzam silnik. Działa. Gotowość. Dzień gotowy. Kontrola. Odbiór. Dzień ze zbiegu. Przyjąłem. No to lećmy. Cienie do Złotego Orła. Wszystko gra. Zrobijcie ich cień. Złoty Orzeł, odbiór. Cień 1 jest na miejscu. Cień 1. Drużyna terenowa jest przy cmentarzysku samolotów. Zapewnij wsparcie z powietrza. Ich cele to chemikalia i Makarow. Przyjąłem. Cień 1. Drużyna terenowa w punkcie zbornym na cmentarzysku na zachodzie. Mamy znaczniki podczerwieni. Potwierdź. Przyjąłem. Chwila. Widzę znaczniki. Oznaczam. Drużyna terenowa, widzimy was. Zrozumiano. Naszym celem są dwa hangary. Ruszamy na wasz sygnał. Oznaczam zagrożenie na cmentarzysku. Utrzymajcie pozycję, oczyścimy wam teren. Seles, rozpocznij ostrzał zaporowy, zlikwiduj te zagrożenia. W gotowości. Cienie, pora brać się do roboty. Ognia, ognia, ognia. Koni wiedzą, że tu jesteśmy. Mam go. Zagrożenie na północnym wschodzie.
ruch koni w pobliżu wieży radiowej. Strzelec, spójrz na tę wieżę. Wieżyczka przeciwlotnicza przy wieży. Walnij rakietą w tę wieżyczkę przeciwlotniczą. Koni nas namierzają. Walnij rakietą w tę wieżyczkę. Dobry strzał. Cel zniszczony. Uwaga na południu. Koni ruszają do spędzarzyska. Hej, drużyna ma kontakt z wrogiem. Rozpocznij ostrzał. Zrozumiano. Działamy. Nieźle. Zrozumiano, Złoty Orzeł. Do wszystkich jednostek, uwaga!
Wywiad przechwycił łączność koni spoza bazy. Wysyłają pojazdy opancerzone i wsparcie. Spodziewajcie się dużych sił wroga. Tak jest, dowódco. Czołg wroga, północna część bazy. Dzień jeden, nie pozwól, by ten czołg wysadził chemikalia. Strzelec, słyszałeś pana. Zniszcz czołg. Wrogi czołg zniszczony. I dobrze, nienawidzę tych kurest. Wrogie pojazdy na północy. Tak jest, oznaczam. Strzelec, zniszcz te pojazdy. Nadzierają do hangaru 2. Makarow nie żyje. Zrozumiano. Chemikalia zneutralizowane. Wychodzimy z hangaru. Graves, gdy drużyna terenowa opuści hangar, rozwalcie go. Pogrzebcie te chemikalia razem z jebanym Makarowem. Zrozumiano. Dzień jeden, drużyna terenowa opuściła hangar. Zrównajcie go z ziemią. Strzelam.
Dobre trafienie, hangar zniszczony. Tak to się właśnie robi, cienie. Do zidania, Władimir. Na tym świecie nie można uniknąć trzech rzeczy. Śmierci, podatków i mnie. Miło było robić z wami interesy. Dowództwo, wracam do bazy bez odbioru. Przyjąłem cień. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Lecz bezpiecznie. Dzięki za pomoc, cień. Szóstka do wszystkich. Nie mamy potwierdzenia. Powtarzam, zabójstwo niepotwierdzone. Trzeba przeszukać teren i znaleźć Makarowa. Złoty orzeł do wszystkich jednostek. Macie natychmiast się wycofać. Zostały tam tylko zgliszcza. To całe potwierdzenie, jakiego potrzebujemy. Szóstka, przejdź na jedynkę. Tu szóstka. To koniec, John. Posłaliśmy Bedlaka do piekła. To samo mówiłeś o Gravesie, prawda? Makarow nie żyje, kapitanie. Nie daj się wpędzić w paranoję. Bez odbioru. Shepard widzi tylko to, co chce. Ja widzę pochwałę oraz kolejny medal. A ty co widzisz? Martwi mnie to, czego nie widzę. Jeśli żyje, da o sobie znać, kapitan. Pytanie tylko, kiedy i gdzie? Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej grupie uderzeniowej oraz SWU za sukces odniesiony w walce z Makarowem i jego własną armią. Wiele zostało powiedziane o SWU. Czy Farah Karim i jej ludzie tworzą organizację terrorystyczną? Nie. Farah Karim jest i zawsze była sojuszniczką Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich partnerów w regionie. W jaki sposób komendant Karim zdobyła nasze uzbrojenie? Przez prawie dekadę wysyłałem broń komendant Karim, by wspierać jej misję przeciwko Al-Katali i Rosjanom atakującym Urzykistan. Czy te dostawy były legalne? Nie. By zapobiec niepotrzebnym ofiarom, zleciłem nielegalne dostawy. Z funduszy, które sam zatwierdziłem. Cisza! Proszę o ciszę! Generale Shepard, czy w październiku zeszłego roku zezwolił pan Kompanii Cieni ostrzelać pańską grupę uderzeniową w Las Almas w Meksyku? Nie zezwoliłem. Panie Graves, czy otrzymał pan rozkaz ostrzału grupy 141? Otrzymałem. Cisza! Proszę o ciszę! Kto wydał ten rozkaz? Generał Herschel Shepard. Czy wykonał pan ten rozkaz, panie Graves? Nie, absolutnie nie, sir. Cisza! Cisza! Kurwa, wbili sobie nawzajem nóż w plecy. Wciąż chcę uratować skórę. Każdy dba o siebie. To różnica między nami, a nimi. Pozwolimy na to, kapitanie? Najlepiej zakończyć wojnę, zwyciężając. Żadnych jeńców. Udanych łowów, Farah. Wzajemnie, ser. Nick, zabierz Farę, dobrze? Oczywiście, kapitanie. Dobra, przygotować się. Wracamy do domu. Warta, do Bravo. Słucham, Warta. MI6 przekazuje na bieżąco komunikaty koni. No rzeczy, Kate, gdzie ich znaleźć? Koni są w Londynie. Cholera. Makarow żyje? Mamy transmisję od Cara 9-0. To jego kryptonim. Co oni robią w Londynie, Laswell? Wywiad łączności donosi, że koni spotkają się ze znaną hakerką jutro w Greensbury Park. Z hakerką? To nasz cel. Do czego chcą uzyskać dostęp? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Ta hakerka doprowadzi nas do Makarowa. Skoro koni są w Londynie, to musi być niedaleko. Jeśli wywiad ma solidne info, to pośpieszmy się. Porozumiem się z londyńskim metrem i przygotuję SFO. Ghost, podłącz się do miejskiej sieci monitoringu. Będziesz naszymi oczami, kiedy będziemy śledzić cel. Makarow może kręcić się tuż pod nosem. Jak tylko go namierzymy, ruszamy po niego. Na razie tylko tropimy cel.
Bravo 07 do Warty. Monitoring jest aktywny. Tak jest, mam obraz. Słychać mnie? Tak. Szóstka na pozycji. Zup, słyszę was. Potwierdzam. Widzę cel. Czarna bluza z kapturem. Łączność działa. Do roboty, Bravo. Tak jest. Bądź gotów ruszyć, Zup. Nie rzucaj się w oczy. Zgubimy ją, to zgubimy Makarowa. Przyjąłem. Uwaga, wygląda na niespokojną. Jeśli zobaczy gości wyglądających na wojskowych, ucieknie. Zrozumiano. Dobra, teraz leć do Gaza, Soap. Możesz ruszać. Masz ognia? Ty palisz, żony? Wtapiam się w tłum, poruczniku. Skoro tak mówisz? Cel się przemieszcza, sierżancie. Trzymaj się jej, Soap. Tylko nie zbliżaj się za bardzo. Robi się. Czekaj. Wiąże but. Sprawdza, czy ma ogon. Dobry piesek. Ta... zachowuje ostrożność. Nie wie, co się miesza, robiąc interesy z Makarowem. Cel w ruchu. Śledź ją. Dzwoni jej telefon. Zbliż się i podsłuchaj rozmowę. Hej, mam wypłatę. Schowałam pendrive za pojemnikami na śmieci. Tak, między Bistro 43 i TikTok. To była czysta przyjemność. I co? Zostawiła coś dla kupca w tajnej skrytce. Pendrive, uliczka między Bistro 43 i Tea Cafe. Ktoś musi obserwować. Ghost, twoja kolej z monitoringiem. Tak jest. Widzę wyjście z alejki. Ani śladu koni. Pewnie już poszli. Dobrze. Przejrzyj nagranie i szukaj kogoś wychodzącego z uliczki 07. To pewnie będzie kupiec. Znalazłem go. Obserwuj go, Ghost. Potrzebujemy tego, co ma przy sobie. Kupiec wszedł do budynku. Straciłem kontakt wzrokowy. Przełącz się na inną kamerę. Odszukałem cel. Widzę go. Autobus zasłania mi widok. Więc znajdź inną kamerę. Widzisz to, Laswell? Potwierdzam. Kupiec wyszedł z Bistro 43. Cel przechodzi przez ulicę. Obserwuj go, poruczniku. Liczymy na ciebie. Uwaga, Bravo. Kupiec wszedł do przejścia podziemnego. Tunel to ślepy zaułek. Dobre miejsce na kryjówkę koni. I Makarowa. Policja i SFO czekają w gotowości. Wezwijmy ich. Tak jest. Do wszystkich. Brać sprzęt i przygotować się do forsowania. Tak jest. Szóstka w drodze. Otoczyć teren. Reszta idzie za mną. Tunel czysty. Zamknięte drzwi prowadzą do starej stacji kolejowej. Przy drzwiach. Gotowi do forsowania. Możemy forsować. Na pański sygnał, kapitanie. Gotów. Zróbmy to. Forsujemy. Za 3, 2, 1. Wykonać. Nacieramy. Sprawdzam lewą stronę. Sprawdzam prawą stronę. Czysto. Laswell, jesteśmy w środku. Zrozumiałam, John. Znajdźcie kupca i zabierzcie pendrive. Drużyna 1, idziecie z nami na dół. Rozumiem. Drużyna 2 utrzyma pozycję na górze. Kontakt! Czysto! Wrogowie w korytarzu! Gaz i zamknij! Tak jest! Idę na prawo! Wyczytają z tą wieżyczką! Gaz, sprawdzam łazienkę! Czysto, ruszam. Przyjąłem. Idę z prawej, uwaga z ostrzałem. Koni w sklepach!
Kolejni koni schodzą po schodach! Cel załatwiony! Czysto. Tak jest. Rozproszyć się. Znaleźć kupca z pendrive'em. Pendrive przejęty. Cokolwiek na nim było, zostało wgrane do sieci stacji. Wirus Trojan. Koni mają pociągi pod kontrolą. Jeszcze coś. System rozpoznawania wykrył to. Siedli 10 minut temu. Makarow. W pociągu pełnym cywili. Zakładnicy. Ofiary. Tunel jest 500 stóp pod ziemią. Ma 30 mil. O każdej porze mogą tam być tysiące ludzi, brawo. Zaminuję te pociągi. I zniszczę tunel. Nie mamy na to dowodów. Jeszcze nie. Pociąg Makarowa właśnie zatrzymał się na rozjeździe na 20 mili. Każę SFO wysłać drugi oddział. Przyda nam się każda pomoc. Idziemy do tunelu serwisowego. No to ruchy. Może jeszcze nie jest za późno. Chłopcy. Kapitanie Price, jesteśmy do... Dobra, połowa z was idzie z porucznikiem, reszta ze mną. Trzymać się blisko i słuchać mnie. Ruszamy do drzwi, jasne? Szóstka do warty, na miejscu, ruszamy po Makarowa. Zrozumiałam, dorwij go, John. Bydlak łatwo się nie podda. A my nie zamierzamy odpuścić, nie? Gotowi? Drużyna SFO na pozycji. Pójdę za panem. Warta, Makarow kontroluje pociągi. Czy możemy odzyskać dostęp? Próbuję złamać ich firewalla. Ta hakerka ma talent. Dobra, pomagam szaleńcowi za pieniądze. Koni przed nami. Nie widzą nas. I niech tak zostanie, dobra. Montują wieżyczkę. Nie dokończą tego. Kolejny pociąg. Kurwa, ale szybko jadą. Co? Czysto. Szóstka do warty. Tunel jest czysty. Kierujemy się do rozjazdu. Przyjęłam. Sugeruję skorzystać z wentylacji, by dotrzeć do rozjazdu. Uwaga, brawo! Strzelają do nas! Koni mają zakładników! Siódemka, zabezpiecz ich! Pracujemy nad tym, Szóstka! Warta, mamy tu martwych cywili. To pierwsi z wielu, jeśli nie powstrzymamy Makarowa, brawo. Zakładnicy w następnym pomieszczeniu. Ostrożnie. Zrozumiano. Kurde, to raz zdjąłeś! Garaż czysty. Zabezpieczam zakładników. Żadnych ofiar. Zabierz ich w bezpieczne miejsce. Mój Boże! Zajmiemy się nimi. Reszta osłania. Warta, tu 7-1. Jesteśmy na rozjeździe. To ostatnia znana pozycja Makarowa. Szóstka. Zachowaj czujność. Przygotujmy się. Makarow może być za tymi drzwiami. Na pański znak, sir. Ruszam. Nacierać! Strzelać bez rozkazu! Czysto! Ruchy są. Odpoczniemy dopiero jak Makarow będzie gryzł piach. Odpoczniemy dopóki nie zdechnie. Gaz do szóstki! Koni ostro nacierają! Przygwoździli nas! To znaczy, że Makarow wciąż tu jest. Koni pilnują bomby. Widzę. SFO, na pozycje obronne. Tak jest.
Co? Bierz się za bombę! Dwie minuty! To brawo! Bomba na peronie rozjazdowym! Potrzebuje osłony! Natychmiast! Przyjąłem! W drodze! Ja pierdolę! Czołg, bierz się do roboty! Szóstka bomba to robota na sukcesie! Potrzebuje pomocy! Chcemy ją rozbroić? Jestem w środku. Mów co dalej, Soap. Ta bomba jest brudna, kapitanie. C4 i radioaktywny pył. Spowoduje implozję tunelu i trafi Europę. Jak ją rozbroić? Trzeba sprawdzić logo producenta na dużym drukowanym obwodzie. CR potrzebuje informacji o logo na obwodzie. Niedźwiedź, to logo na obwodzie. Przyjąłem, Niedźwiedź. Przecinam przewód. Dobra, to nam kupiło trochę czasu. Uwaga, Price! Makarow jest w Eurotunelu, zmierza w twoją stronę! Soap, słyszysz to? Tak jest! Nie zostawię tej bomby, kapitanie! Zostałem! Soap! Łap za broń! Wybuchnie! Nie odpuszczę, kapitanie! Odsłaniaj mnie! Arra, brawo! Potrzebujemy wsparcia! Już! Droga odkryta, kapitanie! Nie zajmują tunelem jak grosz! Zetrzyjcie się przed nim! Czysto! Policjanci nie żyją! Kapitanie, potrzebuję pana przy kamerze! Przebijamy się przez ich obronę, kapitanie! Do mnie! Co dalej, Soap? Znajdź zapalnik! Powinien być w lewym dolnym rogu. Zrozumiano, zapalnik. Będzie podpięty bezpośrednio do C4. Tak, powinien mieć numer seryjny. Potrzebna mi trzecia cyfra. Trzecia cyfra to 9. Dobra. Bomba ma 2 zapalniki. Trzeba przeciąć oba naraz. Czerwony kabel. Czerwony kabel, kumam. Soap! Cofnąć się, są moi! Cel ranien! Zabierz to ze sobą do piekła, kapitanie. Nigdy nie grzeb wrogów żywcem. Kapitanie, bomba! Jak ją wyłączyć? Dobra, znajdź czerwony kabel. Cały czerwony. Soap powiedział, żeby go przeciąć razem. Na 3. Tak jest, na 3. 1, 2, 3. Rozbrojona. Rozbrojona, czysto. Tu Brawo 6, nadaje w ciemno. Zagrożenie zneutralizowane. Bomba rozbrojona. Jeden zabity. Był najlepszym z nas. Najtwardszym. Mógł walczyć bez broni z całym światem.
Niezrównany. Cześć twojej pamięci. Do zobaczenia, bracie. Pomścimy cię. Pokój z tobą, Johnny. John. Generale? Jak się tu dostałeś? Mam znajomość. Laswell. To nie w twoim stylu, kapitanie. Ale w twoim? W tej robocie wymaga się poświęceń dla wyższego dobra, kapitanie. Zgadza się. Sam masz wiele żyć na sumieniu, John. Przyjdzie ci za to zapłacić. Nie mam zamiaru błagać o życie. Ani ciebie, ani nikogo innego, kapitanie. I tak by to nic nie dało.